Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, z prawdziwą przyjemnością przedstawiam bohaterów dzisiejszego spotkania. Myślę, że to zrozumiałe dla wszystkich Państwa, dla wszystkich Was. Niektórzy zapewne pozwolą, żeby mówić do nich po imieniu, a ci, którzy nie chcą się spoufalać, będę mówić dla tych z Państwa. Więc dla Was, dla tych z Państwa na pewno jest to jasne, że najpierw przedstawię Lamę Ole Nydal, o śmierci i odrodzeniu, czyli jak umrzeć bez lęku. Ta książka jest inspiracją do naszego dzisiejszego spotkania. Muszę Wam powiedzieć prywatnie od siebie, że wielokrotnie stawałam i siedziałam na tej scenie, mówiąc o różnych ważnych książkach, które się pojawiały właśnie w trafiku, ale wnoszę, że Lama jest naprawdę super gwiazdą, bo tyle ludzi na spotkaniu nigdy nie było. Po prawicy. I widzimy, że na tę sławę reaguje naprawdę lekko. No tak, no cóż zrobić? Cóż zrobić? Okej. Okay. Po prawicy Lamy Wojtek Tracewski, tłumacz. Wojciech Eichelberger w samym centrum, psycholog, znany psychoterapeuta. Profesor Cezary Szczylik, onkolog. Ta książka, ja ją dostałam, zanim jeszcze pojawiła się w takiej formie, przeczytałam ją. I wiele rzeczy mnie ujęło. To, jak Lama Ole Nydal traktuje śmierć, i pierwszą rzeczą, o którą chciałam zapytać, to tak bardzo jest to nieprzystające do kultury, naszej kultury Zachodu, to, że w tej książce napisałeś, że śmierć można przejść w sposób nieustraszony, kiedy my od bardzo, bardzo dawna o tej śmierci nie chcemy słyszeć, nie mówimy o niej mówić i jawi nam się jako coś najstraszniejszego, co nas czeka. My translation didn't work, but I would like. Ale i tak wszystko zrozumiałem. I heard smerch a few times, so I thought it was about the book, right? Więc niestety moje tłumaczenie to do ucha, które miało funkcjonować, nie zafunkcjonowało, więc nic nie usłyszałem, ale domyślam się, że chodzi tutaj o moją książkę. Yeah. But I would like to express the deepest thanks of all my friends here and myself to you two chiefs of the deep historical human life here in and philosophical and psychological life here in Poland, you know, which is so such an inspiration to big parts of the world. I want to thank you for coming here. Yes. And having the willingness to meet with us and so on. That's what I would like to say. Thank you. We are very honored. All of us, very yes, honored. Czyli super się zaczęło, jeszcze nie porozmawialiśmy, a już Lama nam dziękuję. Bardzo tak mi jest, się to... Tak więc Lama, ale chciałby bardzo, chciałby powiedzieć, że bardzo się cieszę, że panowie, którzy jesteście reprezentantami polskiej nauki, że przyszliście na to spotkanie i mówi, że czuję się tym głęboko uhonorowany. Może ja zadam jeszcze raz to pytanie. Jeżeli śmierć jest takim naszym lękiem największym, pierwotnym, jak to możliwe, że Lama pisze tutaj, że można przejść, można się do niej przygotować i że można nieustraszenie do niej podejść? For us, the death is something very is full of fear. Yeah. Yeah. Then the question is, how is it possible that you write in your book that one can go through the death in a fearless way? How is it possible? How can we manage?
Well, the main thing is, I mean, the point probably where I got my main inspiration is my 88th parachute jump. Prawdopodobnie moją główną inspiracją do napisania tego był mój 88. skok spadochronowy. Where I learned to sit in meditation posture on the way down. W czasie tego skoku uczyłem się, jak spadać, zanim się otworzy spadochron, w pozycji medytacyjnej. And the way I don't look at my watch when I meditate, I didn't look at my altimeter when I was parachuting, right? I w taki sam sposób, w jaki nie patrzę zwykle na zegarek, kiedy medytuję, również w powietrzu nie patrzyłem na wysokościomierz, kiedy spadałem w pozycji medytacyjnej. My Cyprus, my opener, or my automatic parachute opener, it opened probably at about 80 meters. I landed on concrete and I nearly died. Na szczęście na wysokości mniej więcej 80 metrów otworzył mi się spadochron zapasowy, który się otwiera automatycznie, i wylądowałem na betonie i prawie zginąłem. While I was in hospital, then after a couple of days after my accident, when the people were fighting for my life, a friend died. Kiedy byłem już w szpitalu, kiedy lekarze tam walczyli o moje życie, jeden z moich przyjaciół zginął w wypadku. And close friend, and you know, it's my job to make contact with the beyond personal mental level, you know, when people die, so they can go to what we call a pure land, a state with no ego illusion and just more and more mental growth. To był mój bliski przyjaciel. I moja praca polega na tym, że zajmuję się ponad osobistymi poziomami świadomości i starałem się wtedy wprowadzić jego umysł na poziom, który nazywamy w buddyzmie czystą krainą, na poziom, który jest wolny od ego, gdzie umysł jest szczęśliwy. And actually this was well, I had a couple of hours in that state. I actually saw the Red Buddha. I was there. I delivered my friend inside in his heart center, and then I experienced that state intensely for a couple of hours before coming back to my body. Spędziłem w tym stanie, który nazywamy czystą krainą, kilka godzin. Widziałem tam czerwonego Buddę. Widziałem też tego mojego przyjaciela w sercu Buddy. I po tym czasie dopiero wróciłem z tej czystej krainy z powrotem. Of course, not physical heart, but the place in the red energy field that I saw, which fit with the heart center, right? To oczywiście nie było serce fizyczne, lecz to miejsce w piersi, które często nazywamy jakby sercem duchowym. After that, then, you know, when I was back in my body again, then I for about 10 days every time I was telling people about the experience, my face was wet. I kiedy już wróciłem z powrotem do swojego ciała, przez wiele dni jeszcze za każdym razem, kiedy opowiadałem przyjaciołom o tym doświadczeniu, to miałem łzy w oczach. And certainly not and from gratitude, because something as beautiful as that could exist. Przede wszystkim z powodu wdzięczności, że coś tak przepięknego może w ogóle istnieć. But before that I had learned what's called POWA, conscious dying, sending up the consciousness from the top of the head, where one develops a small cut or wound on the top of one's head. Ale przedtem, już przed tym wypadkiem, nauczyłem się metody medytacyjnej, metody świadomego umierania, która polega na tym, że świadomość opuszcza ciało przez szczyt głowy. Fizyczne, mogą się również pojawić fizyczne znaki sukcesu w takiej praktyce, jak na przykład mały otwór na szczycie głowy, czy też kropelka krwi w tym miejscu. Usually when people die, the energy and awareness leaves near one of the normal body openings, like at the eye, one sees some blood, or the mouth is open, or ear in the, some blood, or some mucus in the ear, or something like that. But here one learns to go out from the top of one's head, so one has no baggage from the life. One leaves the baggage with the body and goes to a state of beyond personal bliss. Zwykle, kiedy człowiek umiera, świadomość opuszcza ciało przez jeden z naturalnych otworów, czy jest to, może to być oko, może to być nos, może to być ucho, cokolwiek. Natomiast w przypadku tej metody świadomość opuszcza ciało poprzez szczyt głowy, co oznacza, że zostawia się w tym życiu cały zbędny bagaż.
I świadomość dociera w ten sposób na ponad osobiste poziomy. And actually, if we look around here, there are quite a few of my students, and I would just ask those of you who have this power, would you lift your hand? No, ale poprosić, żeby podnieśli ręce wszyscy ci, którzy przeszli przez taki kurs POWA i mają tę metodę. So it's a very convincing experience, maybe one can say, right? Więc to doświadczenie jest bardzo przekonujące, być może można to w ten sposób powiedzieć. And well, I've probably been giving it to about 100,000 people around the world. Prawdopodobnie do tej pory przekazałem tę metodę około 100 tysiącom ludzi na całym świecie. And they all have had that sign, and they all have that experience afterwards that death is not such a problem, you know, one has somewhere else to go. I wszyscy z nich mieli to samo doświadczenie, mieli doświadczenie tego, iż śmierć nie jest aż tak wielkim problemem, jeżeli dysponuje się miejscem, do którego można się po niej udać. That is more blissful than, you know, what we know here. Miejscem, które jest znacznie bardziej radosne niż i pełne błogości niż rzeczywistość, którą znamy. Of course, you know, we have had contacts with several scientists. There are several people who've been working on the death, on the after death state before people are called back again. Więc mam kontakt również z niektórymi naukowcami na Zachodzie, z lekarzami, którzy badają stany bliskie śmierci. A famous Dutch professor. Mam tutaj na myśli takiego słynnego holenderskiego naukowca, profesora, yeah. Pim van Lommel. And actually it's something people are really looking at now, you know, the death day, what happened. What is experienced when the brain is no longer functioning, what mind is experiencing, and so on. And they get closer and closer to the Tibetan Book of the Dead. And that's the main thing that is giving us the frame for the knowledge that we have. Więc nauka zachodnia w tej chwili bardzo interesuje się owymi stanami bliskimi śmierci, stanami, które zachodzą, pojawiają się wtedy, kiedy mózg już nie funkcjonuje. I naukowcy im więcej rzeczy na ten temat odkrywają, tym bardziej bliżsi są w swoim poglądzie do informacji zawartej w tybetańskiej księdze umarłych, której my używamy. Do książki jeszcze wrócimy, ale chciałabym, skoro Lama wspomniał o lekarzach zajmujących się tym, to ja bym tutaj chciała, panie profesorze, z panem po chwilę pogawędzić, bo mam wrażenie, że tu jest grupa wybrana. Grupa, która doskonale wie, o czym mówi, czekała na tę książkę, ale porozmawiajmy. Pan na co dzień, panie profesorze, spotyka się z ludźmi i rodzinami ludzi, którzy są przed tym momentem. Pacjent, który wie, że zostało mu niewiele życia, rodzina wie, która może go stracić. Przed tym spotkaniem rozmawiałam z moją siostrą, która jest szefową oddziału opieki paliatywnej. Wie pan, co ona mi powiedziała? Że kilka tygodni, jakiś czas przed tym, co nieuchronne, przed śmiercią rozmawiają z pacjentem, z rodzinami i kiedy zaczyna się ten proces umierania, rodzina nagle, ja nie wiem, czy to są mechanizmy obronne, rodzina nagle zachowuje się, jakby nigdy o tej śmierci nie słyszała. Wypiera to, nie chce o tym słyszeć, są w stanie totalnego szoku. Jakie są pana doświadczenia z rodzinami i z pacjentami? Po pierwsze, moje zdumienie budzi tak ogromna liczba ludzi, która przychodzi rozmawiać o śmierci. Dostałem też przed spotkaniem pytanie od dziennikarza, jak ja się czuję w takim otoczeniu, w gwarze, w tłumie ludzi po to, żeby rozmawiać o rzeczy niesłychanie intymnej, jaką jest śmierć i umieranie. I powiedziałem, że to jest bardzo trudne. Dlatego, że to jest zjawisko w sensie kulturowym, jego zrozumienie i jego akceptacja, zwłaszcza w Polsce. Ja uciekałbym od określenia, że znajdujemy się w kulturze zachodniej. Dlatego, że musicie państwo zdawać sobie sprawę z jednej strony ze swojej wyjątkowości, a z drugiej strony
życie codzienne, jak zobaczycie Państwo, które pisma dominują w Polsce, w jakich nakładach są wydawane, jakie tam są tematy podnoszone, to to, czego my doświadczamy w kontakcie z tymi, którzy umierają. Ja oczywiście broniłem się na początku, jestem onkologiem, nie jestem specjalistą od umierania, jestem specjalistą od ratowania ludzi przed rakiem, ale polską specyfiką i specyfiką tego, z czym ja się spotykam codziennie, pacjentów w życiu onkologicznych miałem w kontakcie przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy, przemnóżcie to razy 4, bo tyle stanowi najbliższa rodzina. To jest to moje skromne doświadczenie w obcowaniu z tym trudnym tematem. Ludzie uciekają od śmierci, boją się jej, zostawiają chorych na pastwę samotności i umierania w szpitalach. Zaniknęła w Polsce tradycja umierania w domu. Chorzy boją się tego, rodziny to widzą, a mimo to ich zostawiają. Takie są polskie realia. Rzeczą unikalną jest świadoma decyzja rodziny, która brzmi tak, że jeżeli to są te ostatnie dni i godziny, to my go chcemy zabrać do siebie. I również to, co jest w książce, takie zalecenia, w jaki sposób powinniśmy umierać, że powinniśmy się, jest taka tabela z zaleceniami dla nas wszystkich i dla buddystów. I to zalecenie brzmi tak, że powinniśmy tego chorego czy sami być w odizolowanym pomieszczeniu, nie mieć włączonego telewizora, internetu, a i w spokoju, w otoczeniu najbliższych przygotowywać się do tego odejścia. Życie codzienne wygląda zupełnie inaczej i dlatego książka, która dla mnie była bardzo trudna jako niebuddysty do czytania, wzbudziła mój szacunek i podziw o tym, że chyba, zwłaszcza tutaj w tym kraju, warto na ten temat właśnie w ten sposób pochylać się nad tym tematem. Pamiętam takie doświadczenie, kiedy ktoś bliski umierał. Pamiętam u babci na wsi tak było, że leżał ten ktoś w trumnie, wszyscy, cała rodzina i pół wsi przychodzili, modlili się, żegnali. Dzieciaki w tym były, podchodziły, całowały tego wujka, żegnały się. Żegnało się tego zmarłego, pozwalało mu się na takie godne odejście. Chciało się z nim być jeszcze te ostatnie chwile, prawda? Jak to się stało, że nagle ten temat śmierci został, no excusez moi, zakopany? Tak jakby jej nie było. Ja myślę, że najkrócej mówiąc, śmierć się kiepsko sprzedaje. Więc... To jest jakieś dziwne zgromadzenie ludzi, którzy mają dziurawe głowy. Nie możemy tego brać poważnie. Śmierć jest czymś, o czym staramy się wszyscy zapomnieć, no bo gdybyśmy o tym pamiętali, bylibyśmy kiepskimi konsumentami pewnie, no jakoś. Część naszej energii przynajmniej by podążała w zupełnie inną stronę niż do galerii handlowych. No i ja myślę, że to jest główny powód, dla którego tak się dzieje. No śmierć jest taką, to jakoś odświeżyłem to sobie dzięki lekturze tej książki, że to jest, no niechętnie pamiętamy o tym, że jest to właściwie najważniejsze doświadczenie w naszym życiu. Oprócz porodu zapewne, który przeżywamy znacznie mniej świadomie. Ja kiedyś zresztą gdzieś to pisałem, że losy świata zależą w największym stopniu od dwóch ludzkich sytuacji. Od sytuacji porodu i od sytuacji śmierci. I w tej książce znalazłem tego dobitne potwierdzenie, które mną na nowo, jak gdyby głęboko poruszyło, bo to jest takie niesłychane memento mori, ta książka, ten szczegółowy opis poszczególnych faz umierania, stanów umysłu, stanów ciała związanych z tym procesem. No,
mogę powiedzieć, że czytając to, jak gdyby przeżyłem to na sobie w jakiś sposób, ale ta też niesłychanie optymistyczna wersja, optymistyczna perspektywa jest tutaj no też w naszej kulturze nieobecna. No śmierć jest jakimś końcem, jakimś oddaniem się ewentualnie sile wyższej, która potem gdzieś tam ma pokierować losami tej duszy i właściwie nie wiadomo, co jej strzeli do głowy za bardzo. Więc to jest zupełnie co innego, zupełnie inny sposób rozumienia śmierci. Piękne to zdanie, za które szczególnie dziękuję, to zdanie o tym, że właściwie w tej perspektywie no, jest bardzo zasadne i wręcz właściwe nie żałować wysiłku, tak? Nie żałować wysiłku szczególnie na rzecz dobra innych ludzi i nie oszczędzać się tak na później, czyli nie walczyć o to, żeby obsesyjnie przedłużać sobie życie, prawda? Tylko pamiętać o tym, że to jest, tak powiem, tylko kolejna któraś z faz tego istnienia, które będzie dalej trwało w różnych postaciach. Więc tej perspektywy u nas niestety nie ma, prawda? Dominująca forma religijności też właściwie zamknęła taką perspektywę. Choć jak słyszałem kiedyś arbitralnie bardzo, to właśnie synod jakiś tam zadecydował, że jednak nie będzie się mówić o odradzaniu się, chociaż w pierwotnym chrześcijaństwie ten wątek był wyraźnie zaznaczony. To może tyle na razie. Probably it's quite a simple thing if we are able to really make people understand that their mind is not a thing, that it hasn't been born, made, created, put together or come from somewhere. It will be understandable to them that it's in essence like space and it will not die, disappear, fall away and not. And then one can begin to think. Yeah. And then one can begin to think of the way people, I mean, how people, you know, what they're putting into their lives now, how this comes up afterwards, but that there's always a mirror behind the images. There's always an awareness, you know, which is conscious of the different things that come and go. And I think if people know that, then first they become fearless when they understand there's not a thing. And actually 2,000 of my students have been parachuting with me, which is quite interesting, from 2 kilometers and down, 4 kilometers and down, right? Everything looks quite small from that height, right? And then you get out. But most of them with an expert on their backs, somebody who was really, you know, there, a tandem master, right? But anyway, there was one thing. Yeah, so. Trochę w skrócie. Więc Lamaole mówi, że prawdopodobnie wszystko jest dosyć proste. To znaczy, że jeżeli udałoby nam się w jakiś sposób przekonać ludzi, że ich umysł nie jest rzeczą, że raczej jest otwartą przestrzenią, która jest ponadczasowa, to wtedy łatwiej byłoby im z pomocą takiego poglądu pracować ze śmiercią i z umieraniem w ciągu życia. I teraz kolejna rzecz to, że zgodnie z tym buddyjskim poglądem umysł jest raczej zwierciadłem niż odbiciami, które się na jego powierzchni pojawiają. Czy też jak Lamaole czasami mówi, oceanem pod falami, że jest czymś nieskończonym. I tutaj odnośnie skoków spadochronowych jeszcze była jedna uwaga, to znaczy Lamaole powiedział, że skoczyło mnie z nim razem ze spadochronem, znaczy nie, może nie jednocześnie, ale w sumie około 2000 jego uczniów. Jeżeli się patrzy na świat z perspektywy 4 kilometrów, wszystko jest bardzo malutkie. 4 kilometrów. No 4. Sounds like 3. Więc jakby ta, i mimo to ludzie skoczyli, byli bardzo zadowoleni, jakby pogląd bardzo zmienia to, co siedzi, sposób postrzegania rzeczy w codziennym życiu.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że ogromną właśnie w kontekście tego, o czym pani mówiła, zaletą tej książki jest to, że ona daje dużo wsparcia i konkretnych instrukcji ludziom, którzy towarzyszą umierającym. I że zmienia właściwie w ogóle sposób widzenia tej sytuacji i ich rolę w tej sytuacji. Że i to jest tam bardzo silnie podkreślone. Myślę, że tego nie sposób w ogóle jeszcze, nie sposób nie podkreślić jeszcze silniej, że ci, którzy otaczają umierającego, no, są tam po to, żeby mu raczej dodawać otuchy i ułatwić mu pożegnanie, a nie trzymać go kurczowo po tej stronie i właściwie zarażać dodatkowo jeszcze lękiem własnym. Ja to, co przeczytałam w tej książce, też właśnie próbowałam skonfrontować z tym, co się dzieje w szpitalu. No i moja siostra mi właśnie, to było dla mnie odkryciem, że tutaj Lama Ole pisze, że bliscy, że to powinni być naprawdę najbliżsi ludzie, że powinni stać bliżej głowy. I też przypominają mi się te wszystkie historie właśnie opowiedziane, bo też no, taka ciekawość ludzka i dziennikarska. Siostra, praca mojej siostry mnie ogromnie fascynuje, że ona właśnie z tą śmiercią styka się na co dzień. I też mówiła pani Wojtku, że czasami oni podchodzą do rodziny i mówią, pozwólcie im odejść. Nie trzymajcie ich kurczowo przy życiu. Pozwólcie im na to, pożegnajcie się z nimi, dodajcie im otuchy, że to jest ważne, kto, z kim się przechodzi na tę drugą stronę. Ale mam takie pytanie, bo w tej książce wszystko wydaje się takie piękne, takie do zrobienia, takie możliwe. Ja oczywiście miałam milion postanowień, jak ja to będę medytować teraz każdego dnia, prawda? Czytając tę książkę, milion. Ale... ale znając, nosząc w sobie tysiące historii ludzkich, zastanawiam się, czy to naprawdę jest do zrobienia, to oswojenie śmierci, jeżeli opowiem taką historię tobie, że kobieta, to jest historia sprzed 20 lat, kobieta, która starała się bardzo o dziecko, dwa razy poroniła, w końcu rodzi to dziecko, dziecko ma 2 lata, ona dowiaduje się o śmierci, ma podejście zadaniowe, dzwoni do swojej przyjaciółki ze studiów. Ona jest młodą kobietą i na oczach personelu w szpitalu mówi jej, jesteś mi najbliższa, obiecaj, że jak mnie już nie będzie, ożenisz się z moim mężem i zajmiesz się moim dzieckiem. Musisz mi to obiecać. Myślę, że to wszystko też zależy od warunków. Jeśli takim prostym ludzkim rozumkiem sobie to pojmujemy, jeżeli umieramy w sposób naturalny, starzejemy się, wiemy, że nas dopadną choroby, może jesteśmy bardziej z tym pogodzeni. A ta historia, nie chcę umierać, martwię się, co się stanie z moim wyczekanym, ukochanym dzieckiem, co z moim mężem, rozumiesz? Ona, mając tę śmierć przed oczami, chce jeszcze zaopiekować się tym swoim światem. Jak w takim momencie życia, kiedy jest się młodym, kiedy się spełniło marzenie, jak się pogodzić ze śmiercią? Well, she went beyond death, didn't she? You know, her mind was already beyond the process of dying. She had a vast mind, beautiful mind, vast mind, non-jealous mind also, right? So this was, yeah. Miała, w jej przypadku było tak, że miała, że była jakby w innym stanie, że miała jakby potężny, olbrzymi umysł, umysł, który wykracza poza jej własną sytuację. If we think of others, you know, we have interesting things to do. If we think of ourselves, we have problems, right? Jeżeli myślimy o innych, mamy ciekawe rzeczy do zrobienia. Jeżeli myślimy o sobie, mamy mnóstwo problemów. The others are countless, we're just one, so it's also more important to do something for others, right? I ważniejszą rzeczą jest pracowanie dla pożytku innych, ponieważ liczba innych istot jest nieograniczona, a my jesteśmy tylko pojedynczą jednostką. She was definitely a very generous and great woman, and
probably all of them had a contact from a former life. Right? That's how we explain it. That's how we explained it as Buddhists. Z pewnością była bardzo szczodrą i niezwykłą kobietą. I z pewnością wszystkie osoby biorące udział w tej sytuacji miały ze sobą już związek z poprzedniego życia. Przynajmniej my widzimy to w ten sposób. They meet life after life. Ludzie się spotykają z życia na życie. A to piękne wytłumaczenie. To mi się podoba. Ale wstrząsająca opowieść, prawda? Niezwykła. Uderzyła mnie jeszcze jedna rzecz w tej książce i chciałam to skonfrontować to z psychologią. Panie Wojciechu, Lama Ole pisze, że oczywiście, żebyśmy się uwolnili od wielu rzeczy, ale jedna z nich to jest takie poczucie wyjątkowości. Przeczytałam kiedyś taką książkę psychologa egzystencjalisty i jest w niej jedna z opowieści pewnej pani, której się coś przytrafia strasznego, i ona jest wybita z tego poczucia swojej wyjątkowości, ponieważ była tak przekonana o tym, że ona może zaufać światu, że jest bezpieczna w tym świecie i nagle została wyrwana z tego poczucia bezpieczeństwa, bała się wychodzić z domu i tak dalej, i tak dalej. Ten psycholog tłumaczył, że to chwilę potrwa, po czym ta wyjątkowość, to poczucie wyjątkowości do niej wróci. Każdy z nas traktuje się jak osobę, chce się traktować jak osobę wyjątkową. Mówią nam, jesteś niezwykły, jesteś indywidualistą, prawda? Jak to się ma do tego, co pisze Lama Ole, jeśli chodzi o psychologię? Psychologia zajmuje się człowiekiem z takiej perspektywy właśnie ego, to się nazywa perspektywa ego, czyli tego poczucia oddzielenia, wyjątkowości, bycia jakimś szczególnym, odróżniającym się od wszystkich innych i od wszystkiego innego. No i oczywiście to jest jakiś ważny element naszego życia, którego nie można do końca lekceważyć. Ważne jest, żeby to ego było w miarę dobrze poukładane, żeby nie było takim ego, które generuje ogromne ilości emocji, które jeszcze bardziej egocentryzują tego człowieka, bo on już się wyłącznie własnymi emocjami wtedy zajmuje. Więc w tym sensie psychologia i psychoterapia mogą być po drodze do przejścia tej granicy, którą się nazywa właśnie poczuciem oddzielenia. I identyfikowania się, utożsamiania się z ego, z tą właściwie takim konglomeratem wspomnień, uczuć, koncepcji, przekonań i tak dalej. No ale jak mówię, im lepiej ten konglomerat jest jakoś harmonijnie zorganizowany, tym większa szansa na to, żeby to przekroczyć. Chociaż niekoniecznie tak też jest, bo czasami droga wielu ludzi prowadzi w drugą stronę, przez skrajne cierpienie związane właśnie z tym pogubionym i pogmatwanym i zrozpaczonym ego. Ale teraz też w psychologii pojawiają się, zresztą już pojawiły się dość dawno, to nawet ponad 100 lat temu, prawie 100 lat temu, takie nurty, które się nazywają psychologią transpersonalną i która w takiej świecki, oderwany od wszelkiej religijności sposób pokazuje też taką perspektywę, o której tu mówił Ole, i zadaje ludziom pytanie, na kim ty tak naprawdę jesteś, poza tymi wszystkimi rolami, przynależnościami, wspomnieniami, przekonaniami, myślami, komu się to wszystko przydarza, kto sobie to wszystko uświadamia. Tak? I to jest ta droga, która prowadzi poza. Jeśli chociaż mamy jakieś drobne przeczucie takiej możliwości, to wówczas to, co się dzieje z ego, stopniowo staje się coraz mniej ważne. Więc jak gdyby obie strony są ważne. Dopiero z tej perspektywy niepodzielonej możemy uznać siebie za kogoś wyjątkowego, a jednocześnie zupełnie niewyjątkowego. Teraz poproszę naprawdę o osobiste wyznanie. Czy miał pan problemy na początku swojej praktyki z mówieniem o śmierci? Miał pan problemy? Czy
Musiał się pan tego uczyć. Czy to nadal jest dla pana trudne? Bo ja no, mogłabym się czepiać i mówić, że lekarze nie potrafią. Wiem, że teraz wy macie takie specjalne kursy, że się tego uczy, ale wy też jesteście potwornie zajęci i nie macie czasu. Jak było w pana, jak jest w pana przypadku? Nigdy nie ma dobrej szkoły. Ja myślę, że takim najlepszym przykładem jest jednak przeczytanie tej książki. To jest oddanie takiej mojej pokory wobec uczenia się ciągłego. Ja się ciągle uczę i bardzo dziękuję za tą książkę, bo ta książka staram się jak mogę, ale czasami są przydźwięki tak zwane. Jest to trudne balansowanie odległością. Niemniej jednak... Dziękowanie za książkę. Jak byłem bardzo młodym lekarzem, najbardziej bałem się nie śmierci w szpitalu, że spotkam się z pacjentem, który będzie mi umierał w szpitalu, bo wiedziałem, że tam dostanę jakieś wsparcie ze strony kolegów, którzy są starsi stażem, ale najbardziej bałem się śmierci w pogotowiu. Jeździłem przez ponad rok w pogotowiu i ta śmierć pogotowiarska, z którą ma do czynienia pogotowiarz, jest zupełnie inną śmiercią niż taką śmiercią, do której my się przygotowujemy. Tak jak pani redaktor mówiła o tym, że trudno jest nam się przyzwyczaić do śmierci jako takiej, ale jeszcze trudniejszą sytuacją jest sytuacja śmierci nagłej. Sytuacji śmierci w wypadku samochodowym, sytuacji spotkania się ze śmiercią z na przykład gwałtownie progresującym nowotworem, czy też, nie wiem, tragedii Breivika, zastrzeleniu 66 młodych ludzi na wyspie, prawda? Moje doświadczenie jest takie, że oczywiście musimy mieć czas do tego i doświadczenie. Książka też tego uczy, żeby... Nie. Staram się to jakoś regulować. Niemniej jednak moje doświadczenie jest takie, że nigdy nie ma gotowej pigułki na połknięcie, która nas natychmiast nauczy, jak obcować ze śmiercią, dlatego że pierwszym naszym uczuciem zawsze będzie lęk i strach. Zrozumienie lęku i zrozumienie strachu w sytuacji przewlekłej śmierci jest trudno powiedzieć łatwiejsze, ale można przez to przejść, dlatego że stopniowo oswajamy się. Ja z psychologii wiem dzięki przyjaźni z wielu psychologami, a państwo pewnie może słyszeli o tym, ale bardzo często reakcją, którą pacjent słyszy, że ma raka, no i musimy porozmawiać o poważnych sprawach, jest gniew. I to jest zupełnie inna sytuacja. My się bardzo często spotykamy, że gniew pacjenta jest ogniskowany na nas lekarzach i na najbliższych, jako winnych temu, co się stało. Więc to jest bardzo złożone zjawisko rozmawiania o śmierci, oswajania się z nią. I tak naprawdę jeszcze raz powtórzę. Większość z nas w tym kraju odsunięta jest od problemów śmierci i tym bardziej się cieszę z tego, że ta książka jest i o niej na pewno przeczyta dużo więcej osób. Dzięki mediom ta rozmowa i takie wprowadzanie uspokajania na wzburzone morze tego typu myślenia bardzo wielu ludziom pomoże. Ja wiem doskonale, że właśnie prowadzenie rozmów w tym duchu, tym chorym i ludziom, którzy tracą swoich najbliższych, jest niesłychanie skuteczne. Należy o tym rozmawiać. Najgorsze jest uciekać od tego. Lama, powiedz, jak my możemy tę śmierć oswoić w tym naszym... Znaczy, ja rozumiem, że po wykładach, wiem, że były tłumy przez cały weekend, po wykładach możesz mieć takie poczucie, że będzie wspaniale. Ale i od Wojciecha Eichelbergera i od pana profesora Szczylika dowiadujemy się, że jednak no, kraj to nie jest przygotowany na takie mówienie o śmierci. Jeszcze jak pan Wojciech zażartował na początku i powiedział, że śmierć się nie sprzedaje, to ja sobie przypomniałam, jak będąc jeszcze młodą dziennikarką, ktoś w radiu zażartował, wiesz, przepraszam za to, wiesz, nikt tak nie ożywi anteny jak trup.
prawda? Jejku, od razu możemy trąbić, o tym mówić. Zresztą mamy mnóstwo przykładów. To jeszcze taka historia, że nie mówimy o tej śmierci spokojnie, mądrze, nie oswajamy, nie uczymy, ale jak się taka śmierć wydarza i można to rozdmuchać, to chętnie, przepraszam najmocniej, to chętnie to wykorzystujemy w taki zły sposób. Więc ja rozumiem, że Lama Ole po wykładach, które cieszyły się ogromną popularnością, możesz mieć takie poczucie, że będzie wspaniale i będzie dobrze. Od czego zacząć? Po prostu wziąć tę książkę? Czy jak przełożyć te nauki twoje na nasz codzienny język? Yeah. Well, actually, you know, we have lots of cases in history, national history and personal history, where people go totally beyond their identification with the mortal body, you know, and other limitations like that. Think of your soldiers in the Second World War, you know, how brave they were, right? That's where I get touched. Because I know I was fighting at that time also, but in Tibet, but it doesn't matter. But anyway, right? But na przestrzeni całej historii. Dzięki piękne. Na przestrzeni całej historii, w tej naszej historii narodowej, czy też naszej jakby historii osobistej, było na pewno wiele przypadków tego typu, kiedy że ludzie wychodzili w obliczu śmierci poza ten osobisty stosunek do niej. I na przykład żołnierze w czasie II wojny światowej mogą posłużyć za przykład. Ja też w tym czasie walczyłem, co prawda, ale w innym miejscu, walczyłem w Tybecie. And you know, also think about all the cases where we lose our limitation of an ego every time we make love with the ones close to us. The moments of union are beyond ego. They're beyond me and you. There is a space which is vibrating with bliss, right? Te doświadczenia wyjścia poza ja można mieć w codziennym życiu, kiedy na przykład kochamy się z partnerem, w momencie całkowitego zjednoczenia, jakby ja jest nieobecne. I to doświadczenie jest z jednej strony ponadosobiste, z drugiej strony jest doświadczeniem pełnym radości i błogości. Some of your great alpinists, you know, you've got some of the most bravest people going straight up, you know, impossible sides of mountains, right? That most people said even a bird couldn't go there, right? You know, but they do it, right? Macie w Polsce wspaniałych alpinistów, którzy wspinają się na takie ściany, o których mówi się, że nawet ptak nie byłby w stanie tam dolecieć. W takiej sytuacji wspinaczkowej dzieją się podobne rzeczy z ego. There's so many cases where people go beyond their small identification with the body. There's an idea, there is the benefit of others, there are all kinds of other things which are much more important than in that moment than if we survive or not, right? W bardzo wielu sytuacjach w życiu człowiek jest w stanie wykroczyć poza ja, nagle to, co jest w stanie zrobić dla innych, jest dla niego ważniejsze niż to, co się stanie z nim samym. Nagle ja nie jest niczym ważnym. So there is a deep psychological knowledge in all of us, you know, that the totality, that the feeling of oneness with whatever happens, that the rightness of different principles like protecting others and so on are more important than oneself. And this is really our richness. This is the power we all have. This is what makes us beautiful and strong, I think. Yeah. Więc istnieje w nas, w naszym umyśle, takie głębokie psychologiczne zrozumienie tego z powodu tych doświadczeń, zrozumienie tego, że inni są ważniejsi niż my, że istnieją rzeczy, które są ważniejsze niż osoba, i to zrozumienie stanowi nasze głębokie i wspaniałe bogactwo. And that's why people can also handle that we now start discussions about death like that. And it's also that many good people also once believe, maybe believing that they will fall into a hell afterwards because they did something they shouldn't and so on, that everybody can begin to open up to the subject that mind is like space, it hasn't been born, it will not die, it will always go on, right? I właśnie z powodu tych doświadczeń, z powodu tego wewnętrznego zrozumienia faktu, że jedność jest czymś, jedność ze zjawiskami jest czymś ważniejszym niż osoba, że to właśnie jest prawda,
to zrozumienie powoduje, że wielu ludzi jest zainteresowanych w tej chwili tego typu podejściem. The second part. Yeah, that mind is like, you know, mind is like space. It hasn't been born. It will not die. You know that what we think we are is beyond anything limited and personal. Że umysł jest jak przestrzeń, że nigdy się nie narodzi, w związku z czym nigdy nie będzie mógł umrzeć, że to jest jakby, że to jesteśmy ci prawdziwi my. So we discover how big we are, how great we are, what qualities we have. Więc w ten sposób odkrywamy, jak wspaniałe właściwości posiadamy i jak tak naprawdę jesteśmy wielcy. Rzecz, którą ja czytałem oczywiście książkę jako medyk. Jedna rzecz zwróciła moją uwagę, mianowicie problem cierpienia. Chcę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że jeszcze do XVIII wieku do zabiegu operacyjnego chirurdzy przygotowywali pacjenta uderzeniem pałki w głowę. Tak. Pierwszym środkiem, który doprowadził do tego, żeby można było w miarę cywilizowany sposób zamiast spojenia alkoholem i uderzenia w głowę, był eter kapany. Natomiast zwłaszcza w krajach katolickich istniało takie przekonanie, że cierpienie uszlachetnia. W tej książce, co znajduję jako medyk z ogromną radością, a i wcześniej dla nas taką informacją było to, co powiedział Jan Paweł II i co w książce profesor Szczeklik, niedawno zmarły, wielki polski internista i lekarz, powiedział, że nic bardziej błędnego. W tej książce znajduje takie głębokie duchowe potwierdzenie tego, co zawsze we mnie, w lekarzu, krzyczało o pomoc, że mamy za mało leków skutecznych przeciwbólowych, że do dzisiejszego dnia istnieje przekonanie, że jak my, onkolodzy, sięgamy po leki narkotyczne, to my tych pacjentów zrobimy narkomanami. Nic bardziej błędnego. My po prostu chcemy, żeby oni nie cierpieli. I w tej książce jest pełne poparcie dla tej filozofii. Cierpienie nie uszlachetnia, a cierpienie, to co mówi autor, cierpienie powoduje, że my się oddalamy od spokojnego myślenia o odejściu i to jest jak bardzo zgodne z tym, jak my zmieniamy swoją filozofię i odczuwanie na temat cierpienia. To jest niesłychanie ważny punkt tej książce. I druga medyka uwaga to są rozważania na temat transplantacji narządów. My wife died in my arms. Yeah. My wife died in my arms, you know, 1st of April, 5 years ago. And, I mean, she'd meditated 40 years. She was an amazing lady. We had done everything, you know, the 4 years in the Himalayas, being trained as lamas and everything. We had done together and we were indivisible. And she got a cancer, a bad one from, and the first day, well, first, the only thing she wanted was actually that I was around the last month, and I was, right? We wrote a book at that time, right? And this was actually, and in the morning then, you know, I took her in my arms, and 15 times, and I sent her up her mind, right? And 15 times, no, I just held her, you know, and because I didn't want to shorten the time of her life. I wanted her to go through the process. And she was in my arms, and she died, you know, I mean, there was, you know, we had 3 Buddhist doctors there with all kinds of things, checking her out in every way. 15 times she was clinically dead. And then we had the feeling like she was thinking, oh, maybe I can still be useful. That was the feeling we all had. And then she was, then she, pulse went up to 70, all these things, you know, when you have this on your finger, this went up to 70, everything. And then gradually, yeah, no, sorry, yeah. Yeah. Yeah, you can remember it. Okay. With her. Lamaola opowiada w tej chwili o śmierci Hanach, o śmierci swojej żony. Zmarła kilka lat temu, 1 kwietnia. Umierała 5 lat temu, 1 kwietnia. Umierała w Kopenhadze w ośrodku. Przedtem jeszcze raz zaznaczył, że Hanach była osobą przygotowaną do śmierci, wiele medytowała, spędziła kilka lat z nim samym na wschodzie, na medytacji, więc kiedy umierała w Olego objęciach
i była podłączona do najróżniejszych przyrządów, ponieważ pomagali jej nasi przyjaciele buddyjscy lekarze. W czasie, Ole mówi, że nie wysyłał jej świadomości zbyt wcześnie, ponieważ nie chciał skracać jej życia, chciał, żeby przeszła przez te wszystkie procesy, przez które przechodzi się umierając. I kiedy już rzeczywiście zaczęła umierać, to 15 razy jej umysł powracał do ciała. Wszyscy obecni mieli takie poczucie, że chciała sprawdzić, czy jeszcze być może jest użyteczna, czy jeszcze być może może korzystać z tego ciała. I dopiero po 15 razie umarła. W międzyczasie było to widoczne w ten sposób, że przyrządy, do których była podłączona, wskazywały na przykład znowu pojawienie się pulsu. Ten puls pojawił się do wartości 70 uderzeń i to trwało, to powtarzało się 15 razy. And then the 16th time I really decided she was suffering, and then I sent her out, and then she spent the rest of the night, she lay in my arms and got cooler and cooler, and in the morning when we looked at her, she looked like she'd eaten something exceedingly tasty. She looked like, you know, like that. This was, you know, this was very nice. It's very nice, really. Więc przy 15 razie pomyślałem już, że wystarczy, że to już jest pora, żeby odeszła. I kiedy już umarła, przez resztę nocy Lamole ją obejmował. Jej ciało stawało się coraz chłodniejsze. I wreszcie rano, kiedy się obudzili, Ole zobaczył, że na twarzy miała bardzo szczególny wyraz. Miała taki wyraz twarzy, jaki ma ktoś, kto właśnie zjadł coś bardzo smacznego. And in normal cases we take, you know, that takes 3 to 4 days before somebody is burnt, right? Zwyczajnie w innych przypadkach w czasie tego czasu, który musi upłynąć zanim przechodzi się do kremacji, czyli w ciągu tych mniej więcej 3-4 dni. And in our case, all the friends came together and said goodbye to her and thanked her, and then she was burned after that. W naszym przypadku bardzo wielu przyjaciół przyszło w tym czasie, żeby się z nią pożegnać. I dopiero po tych pożegnaniach jej ciało zostało skremowane. Mogliśmy ją pochować. Not because mind cannot burn, but simply because, you know, it was fulfilled, it was the wrong thing. Right? Nie chodziło o umysł, nie może zostać spalony oczywiście, ale w ten sposób cały ten proces się jakby wypełnił. Nie pamiętam, kochani, o której zaczęliśmy spotkanie, a chciałabym być słowna i nie wiem, czy to nie jest czas na pytania, chociaż oczywiście jeszcze byśmy pogawędzili, prawda? Szukam wzrokiem Sylwii. Thank you too. Thank you too. I zdaje się, że to już jest 10 po pierwszej, że to jest czas dla was, kochani, na wasze pytania. Czy jest taka chęć? Proszę bardzo. Pan profesor? Nie dokończył, tak? Znaczy ja tylko podkreśliłem, że moją uwagę zwrócił problem i to było niejako pytanie o to, co się dzieje, jaka jest sytuacja w momencie, kiedy oddajemy organy. To jest taka technologia medyczna, która 1000 lat temu czy 500 lat temu nie była obecna i jest to jedno z takich wyzwań, jakie mamy, co się dzieje z naszą duszą, z fragmentami naszego ciała. To w tej książce jest bardzo pięknie opisane, ale to jest nadal otwarte pytanie o to, jak to się dzieje. To jest pytanie oczywiście do Lamy. Well, we had some interesting cases. There's a book called J.C. Pierce, and it's the man who transported the most hearts in the history of America. And he actually wrote a book, The Heart's Code. And here he noticed that many people, you know, actually changed their mentality quite strongly when they got an organ from somebody else. And he was mainly transporting hearts, and he was also a Christian, a deeply believing Christian. So it also meant that, you know, he thought of the heart as the mind as being in the heart, right?
And I remember when I came to Brooklyn once, there was little Brooklyn newspaper called Brooklyn Sun with a picture of a girl in on the front seat with the face of an angel holding a cigarette like she was trying to burn herself, you know, or and just looking completely confused. And then there was the story, luckily the journalist hadn't tried to improve on the story, you know, he just told what it was there. She said, you know, she was probably the most virtuous girl in Brooklyn, right, a black girl, you know, 22, still virgin, everything, right? And all this, you know, and actually, you know, she had a very weak heart, and she was always going to the church and singing, and so they found another heart for her. And after that transplantation, then this was the first picture after the transplantation. For the first time in her life, she wanted a cigarette, and she wanted to hear rap music. And they couldn't understand this, you know. They said, what is this, right? And actually, then they found out the donor of the heart was a chain-smoking rap musician, right? So. Zapytałem o transplantację. Przepraszam, profesorze, jeszcze polska wersja. Więc zaczynam ciągle od więc, ale tak jest mi łatwiej. Więc. Istnieje taka książka napisana przez pewnego amerykańskiego lekarza, który jest specjalistą od przeszczepów. Jest on specjalistą przede wszystkim od przeszczepów serca. That's all we had. Had a late night. Napisał on książkę o tym, że często się zdarza, iż ludzie, którym przeszczepiono serce od jakiegoś dawcy, że przejmują wyraźnie pewne cechy charakteru tego dawcy, ponieważ ten lekarz, który napisał książkę, jest chrześcijaninem, dlatego skoncentrował się na sercu. Wiązał wszystkie właściwości jakby umysłu z sercem, natomiast w rzeczywistości to wszystko dotyczy przeszczepu każdego innego organu. Te organy zawierają określoną informację. I Lamolo podał przykład, kiedyś był w Brooklynie i tam wziął do ręki miejscową gazetę. Prawdopodobnie jakąś... po prostu gazetę miejscową. I na pierwszej stronie była, na okładce było zdjęcie pewnej dziewczynki, która właśnie otrzymała nowe serce. Było też to wszystko wyjaśnione w ten sposób, że dziewczyna ta była zawsze bardzo grzeczna, mając 20 lat, ciągle jeszcze była dziewicą. Bardzo często odwiedzała kościół i śpiewała w jego chórze. Na zdjęciu jednak widoczna była z papierosem w ręce, którym w takiej dziwnej pozycji go trzymała, jakby chciała siebie samą nim przypalić. Była bardzo pomieszana i okazało się, że to... Aha, i pierwszą rzeczą, jakiej sobie zażyczyła po przebudzeniu z narkozy, był papieros i muzyka rap. Jak się później okazało, dawcą serca był motocyklista, który z zawodu był muzykiem rap i był nałogowym palaczem tytoniu. But actually afterwards they found out that every organ, every big organ that is transplanted is experienced as something different from the body that receives it, and that they all have information of different kinds. Not just the heart, lungs, liver, everything. To ale wyjaśnię dokładniej to, o czym wspomniałem wcześniej, to znaczy, że w rzeczywistości każdy organ, który jest przeszczepiany, przenosi pewną informację od dawcy do biorcy. It's always experiences being foreign or different. Wszystkie te rzeczy odbiera się jako coś obcego, jako coś pochodzącego skądś indziej. Znaczy, to zjawisko Grecy opisali jako hybrydę. I my każdego biorcę, ja się zajmowałem przeszczepianiem szpiku i to też dla nas było bardzo trudne doświadczenie, dlatego że szpik jest tkanką rozproszoną, nie jest organem. Niemniej jednak chcę Państwu przypomnieć historię, że to tak naprawdę my medycy stwarzamy problemy filozofom i religiom, dlatego że wcześniej tego nie robiono, nie przeszczepiano. Niemniej jednak pierwszy przeszczep miał miejsce serca w 1961 roku w
Kapsztadzie. Czesi mówią kapeczkę miast mesto. I największym problemem, jakim wtedy skonfrontowana została medycyna, były tak zwane silne przekonania o tym, że z sercem przeszczepiamy ludzką duszę, i tak naprawdę były to absolutnie pozamerytoryczne argumenty, które stały się barierą do wdrażania przeszczepiania tego narządu w wielu cywilizowanych krajach. Chris Bernard? Chris Bernard. Amazing. Yeah. Chciałam zapytać pana profesora na temat eutanazji. Każdy musi mieć na ten temat swój pogląd. Dlatego, że jako medyk nie mam prawa akurat w tego typu sprawach narzucać swojego zdania. Ja jestem zwolennikiem eutanazji. Oczywiście w wybranych przypadkach, ale też wiem, czytając tę książkę, wiem, że to jest w jakimś sensie sprzeczne z tą filozofią buddyjską. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że my dzięki nowoczesności medycyny potrafimy naprawdę bardzo wiele, ale mamy pacjentów, którzy cierpią w sposób niewyobrażalny, mając w pełni włączoną świadomość. I myślę, że zostawienie tej decyzji człowiekowi jest uszanowaniem tego, co on postanawia ze swoim życiem. Takie jest moje zdanie. Yes. We say in Buddhism that all the trouble we don't get in this life, we will then get in the beginning of the next life. You know, it's like you cannot get away from it, right? You have to work through it. Całkowicie się z tym zgadzam. My w buddyzmie mówimy jedynie, że wszystkie te problemy, których nie przerobiliśmy w tym życiu, i tak będziemy musieli później przerobić w następnym. But if one lives in a country where one has access to morphine, you know, and other things like that, that's perfect, you know, I would just wait it out. Ale jeżeli ktoś żyje w kraju, w którym ma dostęp do morfiny w takiej sytuacji, w której jego ból może być uśmierzony, to być może można przez to tak przejść. Or if somebody needs an organ we have, we could also say that for the benefit, you know, that would also be very good. Lub też w innej sytuacji, kiedy ktoś inny potrzebuje któregoś z naszych organów, wówczas możemy to zastosować dla pożytku tej drugiej osoby. That compassionate view, you know, would be very useful. Myślę, że to współczujące podejście może być tutaj bardzo pożyteczne. Ja jeszcze czuję taki niedosyt rozmowy z panem Wojciechem, bo zapomniałam zapytać o te emocje. Wiele osób przychodzi do pana po pomoc. Czy temat straty, śmierci, straty bliskiej osoby, czy to jest, co tak naprawdę przeszkadza najbardziej osobom, z którymi pan się spotyka, którym próbuje pomóc w przeżyciu tego, w zaakceptowaniu? I czy to jest częstsze, czy to jest częstszy problem, lub najczęstszy nawet, z którym przychodzą do pańskiego gabinetu ludzie? No tak, najogólniej patrząc z buddyjskiej perspektywy, to ludzie przychodzą do psychoterapeuty z tym samym, z czym przychodzą do nauczyciela duchowego. Tylko, że w psychoterapii się tego tak nie rozpoznaje i tak nie nazywa. Chodzi o problem przywiązania. I prawda, przywiązanie tworzy dalsze cierpienie, czyli właśnie lęk przed stratą, czy niezdolność do przyjęcia zmiany, czy straty, czy rozstania. I to jest oczywiście największy ludzki problem, którym trzeba się uporać na poziomie duchowym, na poziomie psychologicznym. Można tylko przejść kawałek drogi. Prawdę mówiąc, ja myślę, i to jest właśnie pytanie do Lego, że moje doświadczenie pokazuje, że ludziom stosunkowo łatwiej jest wejść w doświadczenie śmierci bez lęku, ale prawie niemożliwe jest wejść w doświadczenie śmierci bez żalu. I ten żal, wydaje mi się, że trzeba ludziom robić na to miejsce i uhonorować ten żal, który, prawda, niezależnie od tego, w jak piękną podróż się udajemy i żegnamy się z najbliższymi na lotnisku, to na ogół żegnamy się z nimi z jakąś dozą żalu. I myślę, że w tym nie ma nic złego.
czy jest sens ratować ciało? Takie są pytania. Gdy umysł już umarł. That's, I would say, tell them that the whole person is still there, but it's like a radio that cannot send many programs anymore. I mean, the whole person is there, the whole inner life is there. People should still be treated with honor and respect, you know, and recognized for what they've done in their lives. But we cannot expect anything from them. It's like it's receiving all the messages, but only one very bad program is coming out, right? So I would say the whole mind is there, the whole person is there, but it cannot express itself because of brain damage, right? Powiedziałbym takiej osobie, że powiedziałbym bliskim, że sytuacja wygląda następująco w rzeczywistości. Otóż cała osoba, która ma Alzheimera i wszystkie jej wcześniejsze osiągnięcia, wszystko to jest obecne, umysł nie umiera, natomiast jedyne co się zmieniło, to możliwość wyrażania swojego umysłu. Buddyzm tutaj porównuje mózg, porównuje go do radioodbiornika, który w tym przypadku przestał działać, daje tylko jakieś dziwne, przesyła, jakby wyraża tylko jakieś dziwne rzeczy, natomiast jakby stacja nadawcza ciągle jeszcze jest obecna, ponieważ jest ją umysł, który jest ponadczasowy. Czy z punktu widzenia psychoterapeuty coś można wnieść do sytuacji osoby, która umiera poza tym, co było w tej książce, tak? Prawdę mówiąc, to ja nie widzę takiej możliwości. Ta książka jest już maksymalnie wyczerpująca, jeśli chodzi o oglądanie doświadczenia śmierci ze wszystkich możliwych perspektyw. I również jest tutaj perspektywa psychologiczna w tym zawarta. Oczywiście są takie, jest czysto psychologiczne podejście do śmierci, które sformułowała dawno temu pani Kübler-Ross w różnych swoich książkach, no ale ono jest zdecydowanie mniej wyczerpujące niż to podejście buddyjskie. Chociaż oczywiście w zastosowaniu do ludzi, którzy nie mają buddyjskiej perspektywy, no ono może być pomocne, no bo kluczowym warunkiem przyjęcia tego, o czym pisze Lama, jest jednak jakieś przeczucie, tak, a przynajmniej no, dopuszczenie na poziomie racjonalnym takiej perspektywy, że jednak ten umysł, którego ludzie na ogół nie doświadczają, ten umysł przez duże U, no, że on jest obecny i zawsze, nigdy nie narodzony i nigdy nie umrze. Well, actually there were strong Central Asian influences into Poland at that time, you know, and across Europe, and there's very similar things are found among the Druids in the Celtic cultures in England and so on, and the Germanic and the Slav and so on, and there are several influences there if you look at it. And also you will find that, for instance, in the old Egyptian, you know, they have a kind of Book of the Dead, only it's not so, it seems to be scrambled, it's not very clear. And knowledge about the nature of mind, you know, has existed with shamanists also at many periods and so on. It's just that Buddha probably was the one who saw it all at one time and then gave a teaching about it. Istniał bardzo silny wpływ na obszarze Europy w dawnych czasach, pochodzący z centralnej Azji. Nauki o naturze umysłu istniały w takich kulturach jak kultura celtycka, kultura druidów, czy też również było to obecne w krajach germańskich, w krajach słowiańskich. Te nauki o naturze umysłu na przykład obecne były także w starożytnym Egipcie.
starożytni Egipcjanie mieli również swoją księgę umarłych, która nie była niestety być może szczególnie przejrzysta, ale istniała tam. I jeżeli chodzi o Buddę, to być może on był po prostu jedynym, któremu udało się te nauki jakoś zebrać razem i nauki Buddy przetrwały w jakiej przejrzystej formie. Czy jeszcze są pytania od Państwa? O, tam macha jakaś blondyneczka do nas. Coma and deep sleep, the energy goes to the central energy line in the body from between 8 fingers behind the original hairline on the top back of the head to 4 fingers below the navel. The energy is drawn in there. In sleep, it also happens. And dreams is when the energy moves. But here, in coma, you are not able to wake up again. It's difficult to get out of that state again, while in the morning you wake up from dream, from a sleep state. W przypadku śpiączki, czy też w przypadku stanu głębokiego śnienia, zachodzi w ciele dokładnie ten sam proces, to znaczy, że energia koncentruje się w tak zwanym centralnym kanale, czyli wewnątrz takiej osi energetycznej przebiegającej pomiędzy miejscem znajdującym się na szczycie głowy, a miejscem znajdującym się na wysokości 4 palców poniżej pępka. Profesor Cezary Szczylik myślał, że ucieknie niepostrzeżenie. Nie udało się. Dzięki panie profesorze. Kontynuujmy, proszę. No, różnica polega jedynie na tym, że... Aha, jeszcze tutaj była jedna uwaga. Że kiedy mamy sny, to ta energia, która jest obecna w centralnym kanale energetycznym w ciele, ona się porusza. Różnica polega tylko na tym, że w przypadku śpiączki człowiek nie może się obudzić z tego stanu, tak jak budzi się z każdego stanu śnienia codziennie rano. I've seen some of my teachers who visited people who were in coma, which we understand as the energy not being in the central line of the body, but having shifted over one way or another. Więc widziałem kilku z moich nauczycieli, widziałem jak odwiedzali osoby, które pogrążone były w śpiączce. W ich przypadku ta energia nie była umieszczona jakby centralnie, w środku centralnego kanału, tylko była umieszczona po jego stronach. It's a mantra, I must admit, I have not seen it be effective yet. Ci nauczyciele powtarzali tę mantrę w pobliżu osoby pogrążonej w śpiące. Tutaj zaznaczę, że w buddyzmie mantr nie tłumaczymy. Not with my teachers and also not with myself. Nie widziałem natomiast rezultatów tego wpływu. Nie rezultatów tej mantry, nie widzieli jej tych rezultatów mojej nauczyciele i ja sam również nie. And especially waking coma is a terrible thing. Szczególnie trudna jest to sytuacja w przypadku kogoś, kto pogrążony jest w śpiączce w ten sposób, że jest świadomy tego, co się z nim dzieje. I tried to meditate for a Venezuelan woman, you know, they're very family oriented and the best thing had happened. Beautiful man, beautiful child, everything was there. And suddenly, I don't even know what accident it was, but and she was lying there and she was seeing everything and she tears kept going down. Miałem takie doświadczenie kiedyś w Wenezueli. Pewna młoda kobieta, która miała idealną sytuację życiową, to znaczy miała wspaniałego męża, miała dziecko, wszystko miała,
padła ofiarą wypadku samochodowego i była pogrążona w śpiączce, ale w ten sposób, że była świadoma tego, co się z nią dzieje, po prostu nie była w stanie reagować w żaden sposób. Przez cały czas ciekły jej łzy z oczu. Total awareness and no contact to the body. Była całkowicie świadoma, ale nie miała żadnego kontaktu ze swoim ciałem. Difficult. Somebody is in coma and dies, yeah? What is the difference between this death and an ordinary death? It just means the death process started earlier. The energy came to the center of the body earlier. Chodzi po prostu o to, że proces umierania wydarza się wcześniej, że energie wcześniej w tym przypadku wpływają do centralnego kanału energetycznego. But the movement then from the top and down and from the bottom and up, you know, this hasn't started yet. Ale ten przepływ energii ze szczytu ciała do serca i z dolnej części ciała do serca, on jeszcze się nie rozpoczął. Czy książka wpłynie na techniki pana Wojciecha Echelbergera, na jego pracę? Takie było pytanie. Nie wpłynie, ale tylko dlatego, że już dawno wpłynęła, bo... Chyba ze 30 lat temu czytałem tybetańską księgę zmarłych w angielskiej wersji i to wtedy bardzo wpłynęło. Natomiast no teraz jak gdyby były to takie rekolekcje bardzo, bardzo istotne i jestem za nie bardzo wdzięczny. So if we die in the moment when suddenly there is for this or another reason no ego in the mind, like on the battlefield. Do you understand that something is changing to something else and it all has potential? Rzeczywiście wpływa. Chodzi o to, że człowiek po prostu rozumie, że jedna rzecz przechodzi w drugą, że nie ma żadnego końca, tylko że jest to pewien proces. There is anyway 30 minutes after dying when the white energy originating from the sperm of the father and the red energy which came from the mother, you know, from her egg, when they come together at the heart center again, then anyway there is a state of intense clarity and awareness like that. Tak czy inaczej, w owym procesie umierania dochodzi do tego, że w czasie owych 30 minut po śmierci klinicznej, kiedy czerwona energia, którą otrzymaliśmy wraz z jajem matki w momencie poczęcia, opada w dół do serca i, przepraszam, kiedy biała energia, którą otrzymaliśmy od ojca wraz z jego nasieniem w momencie poczęcia, opada w dół do serca ze szczytu głowy, a czerwona unosi się z dolnej części ciała do serca, kiedy one się spotykają, tak czy inaczej dochodzi w umyśle do stanu, pojawia się w umyśle stan przejrzystości. And if one can hold on to and realize that state, which is intense bliss, then one can manifest in all places, you know, in countless different bodies and will benefit countless beings, right? Jeżeli człowiek jest w stanie spocząć w owym doświadczeniu jasności, które się wtedy pojawia, to jest w stanie później po śmierci przejawiać się na wszystkie możliwe sposoby w nieograniczonej ilości ciał i jest w stanie przynosić pożytek wielu istotom. And if not, then one will be unconscious for about 3 days, 16 hours. Jeżeli jednak nam się to nie udaje, to wtedy jesteśmy nieświadomi przez okres kolejnych 3 dni. Then one will have a week where one doesn't want to know that one is dead. Przez kolejny tydzień już jesteśmy świadomi, ale nie chcemy przyjąć do wiadomości tego faktu, że już nie żyjemy. Well, one is exceedingly intelligent because mind is not limited by the body anymore, but at the same time, wherever one thinks, that's where one is. There's nothing, no physical experiences to hold on to. Jednocześnie jesteśmy niezwykle inteligentni, 9 razy bardziej inteligentni niż wtedy, kiedy mieliśmy ciało, ponieważ umysł nie jest blokowany przez ciało.
And then about the 10th day after dying, one notices, oh, I must be dead. I dopiero po 10 dniach po śmierci zauważamy, że najwyraźniej umarliśmy. And then the next 2 weeks, one is especially conditioned by the impressions of the last life, the different psychological pictures coming up there. Przez kolejne 2 tygodnie znajdujemy się ciągle jeszcze pod wpływem całego tego psychologicznego materiału, który nagromadziliśmy w czasie życia, które właśnie się skończyło. And many find the spiritual level or the emotional level which will fit them and they go into that rebirth. I potem pojawia się pewna tendencja w umyśle, pewna psychologiczna tendencja, która jest najsilniejsza i to ona prowadzi nas następnie do kolejnego odrodzenia. And after that there are 2 more weeks, 4 or 5 more days which are possible before the total psychological structure has appeared. I przez kolejnych 24 czy też 25 dni wytwarza się taka ostateczna psychologiczna struktura, która zaowocuje tym czy innym życiem. And one will take rebirth, you know, no matter what. I niezależnie od wszystkiego i tak człowiek się odradza. And during this time if you feel contact, you want to do something good for the dead person, right? Then the day of the week when they died, that's when they come the closest. If they die on a Friday, then the next 6 Fridays, make some good wishes for them, do something good in their name or something like that. That will be very nice for them. I w czasie tego całego okresu po śmierci istnieje taka rzecz, którą można robić dla zmarłej osoby, ponieważ jej umysł jakby dobrze jest wykonywać dobre, pozytywne życzenia dla tej osoby co tydzień tego samego dnia, którego zmarła, ponieważ wtedy ten umysł jest jakby najwyraźniej obecny z powrotem. And after 7 weeks everybody has found their structure. Every psychological picture has become complete and one will be reborn on one level or another. A po 7 tygodniach wszystkie te psychologiczne obrazy w umyśle stają się całkowicie pełne i powstaje ta struktura w umyśle, która prowadzi człowieka do kolejnego życia. If you talk to people, you know, who are close to dying, then try to help them to get rid of anger. Jeżeli rozmawiacie z ludźmi, którzy niedługo umrą, powiedzcie im, że powinni starać się pozbyć się gniewu. Which brings paranoia after death. Ponieważ gniew powoduje stany paranoi po śmierci. And also really heavy greed. I ludzie powinni starać się również pozbyć takiej ciężkiej chciwości, dramatycznej chciwości. Try to make them understand that people behave the way they feel, you know, and that if they behave badly, it's because they are in a bad shape. We should have compassion with them. Ludzie powinni zrozumieć, że inni zachowują się dziwacznie i szkodliwie tylko wtedy, kiedy źle im się powodzi. So if we can do that, those two feelings, they're the worst ones when people. Więc te dwa uczucia są najgorsze, czyli uczucie gniewu u osoby, która umiera i uczucie chciwości. If it's desire and attachment, you will probably meet them sometime as a little child somewhere that knows you very well and wants to be with you and has some similar qualities to the one who died. Jeżeli natomiast w umyśle umierającej osoby będzie najwięcej pożądania, to prawdopodobnie w którymś momencie zobaczymy, że w naszym życiu pojawia się dziecko, z którym wyraźnie mamy jakiś silny związek. Ten ktoś po prostu, jakby pożądanie prowadzi do odrodzenia się w ludzkim świecie. Wojciech Eichelberger, bardzo pięknie dziękuję. Lama Oleny Dal. I niezastąpiony oczywiście Wojtek Tracewski, tłumacz,
który jest po prostu kozakiem. Pierwszy raz pracuje z tłumaczem, który nic nie notuje, tylko po prostu. Proszę, jaki umysł. Wojtusiu. Może nie umie pisać.